Witajcie, cześć. No i w dzisiejszym odcinku robimy to samo, co w tamtym roku o tej porze, czyli co? Czyli będziemy orać. Ale najpierw wymiana lemiesza, bo ten pierwszy jest ok, a ten drugi mi się złamał, zobaczcie. W tamtym roku już na koniec orki złamał mi się i ostatnie jakieś miałem, nie wiem ile, 10-15 arów, już mi się nie chciało zmieniać, bo nie miałem i zapiąłem trójkę polską i to skończyłem już orać. No, lemierz mam kupiony, tego przedniego nie zmieniamy, bo jest dobry, no to nie ma sensu go zmieniać. Założymy ten tylny, przeczyścimy trochę pług, bo tak jak tamten w poprzednim odcinku, co widzieliście, orki, podrywki, też złotą farbą był malowany, widzicie, tu trochę rdza wychodzi. Także chcę to trochę zedrzeć i... No i jedziemy spróbować orać. Nie wiem, czy nie będzie za mokro. No bo u nas trochę pada. Słyszę, tam gdzieś w rejonach Polski sucho jest. A u nas cały czas przepaduje. Także no u nas jest ok. Nawet nie wiem, czy nie będzie za mokro. Zobaczymy, jak to będzie. Bo mamy dzisiaj... Którego dzisiaj mamy? 1 października. Kurczę, czas leci. Właśnie, 1 października, także czas na orki. Dobra, zakręcamy lemierz i zaraz do Was wracam. No i zobaczcie, orzemy sobie. Jest trochę wilgotno, ale ogólnie się fajnie orze. Super jest, zobaczcie. Pług fajnie przykrywa, nie? Widzicie, to co jest masa. Zieleni. Zresztą wziąłem trochę, zresztą zaraz zobaczycie, pokażę Wam taki krótki urywek. Trochę bronami to zniszczyłem, bo nie mam talerzówki, a... A było już chyba na 30 cm, 40 nawet, takie były już, kurcze, kapusty porosły. No i trzeba było zlikwidować to jakoś tak trochę bronami. Patrzcie, trochę mi się takie robią te kopczyki czasami nie dorzuca. Ale ogólnie jestem zadowolony z tego pługa. Chcę Wam jeszcze pokazać, z jaką głębokością możemy. Około 20 cm. Trochę ziemia spadła. Patrzcie. Tu najlepiej od stopy pługa. Jakieś 22-3 cm. Dobra, lecimy dalej. Ale pogoda, masakra. Znaczę sobie, ile jeszcze mam na ziemniaki zostawić. Mam paliki pobite, ale czekam, bo pada, wieje paskudnie. Przed chwilą słonko świeciło. No i witajcie kolejnego dnia. W sobotę był wieczór, już się nie bawiłem z poprzeczkami. Tutaj tylko jedno zrobiłem, zobaczcie, na górze. No i dzisiaj już zakończamy. Popadało znowu trochę u nas. Zrobiłem drugą poprzeczkę. No i nie wiem, czy widzicie tam w oddali. Porozmierzałem sobie na ziemniaki. Podmierzyłem sobie, bo przeskakuje co kawałek. Jeden rok był tam, teraz ten rok był tutaj. I
kolejny rok sadzenie będzie tutaj. Zobaczcie, jak pięknie słonko wychodzi. Raz słońce, raz deszcz. No i teraz tu odmierzam kolejne pół hektara. Tu sobie zaznaczałem, bo odorywałem. No i tyle. Jeszcze została na dole poprzeczka. I byśmy mieli to wyorane. Tam jeszcze mam na dole. Muszę, jest lekki klin. Muszę tam na jeden pół doorać, żeby było dobrze uprawiać. I zobaczcie. Tak było zielono. Jak widzieliście, tym urywku jak planowałem, jak trochę ten rzepak niszczyłem. A przykrył. Siunka sobie pyka. Dobra. To by było na tyle. Jeszcze wam się coś postaram nagrać z uprawy, no i z siebie, bo będzie taki vlog z części posklejany, no bo nie ma czasu czegoś dłuższego nagrywać. Dobra. Jedziemy na dół. Ultra 8 do Pszenicy. Mamy to rozsiane i jutro będziemy uprawiać i pojutrze siać. Nawet mi to wyszło, ta dawka wyszło jakieś tam około 180 kg na hektar, bo miało być 200, no wiadomo, to jest Amazonka, aż tak dobrze jej nie umie ustawiać, bo no jest jak jest, ale gdzieś 180 kg wyszło. No i zostało jakieś, nie wiem, 60-70 kg w rozsiewaczu, także no nie ma tragedii, to rozsiałem to. Rozsiałem już to pod ziemniaki, to co ten pasek tutaj, ten pas zieleni tu jest zostawiony, to jest na przyszły rok pod ziemniaki. No i tyle, pogody mamy fajną. Już zapowiadają u nas praktycznie od dzisiaj, bez opadów, bez tylko jakieś wiatry, ale jutro już ładnie słonecznie. No i aż do niedzieli, także no chcę wykorzystać pogodę i no i jutro uprawić i pojutrze zasiać. 2,5 hektara tu mam. Dobra, widzimy się na uprawie. Jak zdążyliście zauważyć, uprawiamy dzisiaj. Mamy dzisiaj 5 października, także nie ma na co czekać. Uprawiamy. Pogoda jest fajna. Ziemia już podeschła. Idzie fajnie uprawiać. No ale zobaczcie, jakie mamy ziemię. Grudka, glinka. Także, żeby doprawić, to trzeba się troszkę najeździć. 60. Tym oto zestawem jeszcze. Już widzieliście go. Wałki moje, samoróbki i ciężka brona. Tak się to spisuje. Jeżdżę po dwa razy do góry i potem z góry po tym samym do góry dwójką bądź trójką, zależy jak opór stawię, ale trójką idzie przeważnie jeździć. No i z góry czwórka i duża prędkość, żeby zobaczcie te grudki porozbijać. To by na dobrą sprawę trzeba było jeszcze raz jechać, ale widzicie, no ciężkie mamy ziemię, ciężkie. Dobre, bo co? Bo mamy dzięki nim duży zasób wody i
i susza nie jest nam aż tak straszna. Tak jak kiedyś ktoś powiedział. Ten, kto się cieszy podczas orki i uprawy, ten potem żniwa chodzi smutny, nie? Bo jak jednak orka idzie lekko i ma piaski, to się cieszy, nie? No. I niestety u nas tego paliwa trzeba trochę wywalić taką 60, żeby dobrze wyorać, ale potem efekty są. No, potem się uprawi, no i potem żniwa, wiadomo, jak nie ma upałów, bo i u nas jak przyjdą upały, to i też kasuje wszystko. No to jakiś tam plon jest zadowalający. Dobra, ruszamy dalej, bo mam już uprawiony tam hektar. No i tu już mam praktycznie 3/4, także tutaj mam jakieś 80 arów uprawione i 70 jeszcze tu zostało tego paska. No widzicie. Dzisiaj idę na nockę, a jutro od południa planuję to zasiać. Będę miał dwie odmiany. Jedna odmiana to Kilimandżaro, a druga odmiana to nową sobie w tym roku wziąłem, Provision z RGT. Także będziemy widzieć. No, dobra. Lecimy z tym koksem. Szkoda, że nie ma kto ponagrywać z boku, bo fajne są odgłosy silniczka jak mruczy. Mamy to uprawione. Ziemia się fajnie doprawiła. Zjeżdżone trochę. Musi być fajnie. Gruz jakiś. No, jutro jak się uda, to posiejemy i będzie fajnie. To nic, widzimy się jutro, a we vlogu już za chwilę. Przy sianiu. Dobra. Teraz odwracam. Pa. No i mamy to posiane i tutaj dowód wdzięczności. Też tak robicie czy nie robicie? Będzie rosła pszeniczka. Widziałaś, Marta? A i tu będzie krzyż.
Potem fajnie taka grzywa urośnie, normalnie krzyż. O. Żeby był plon dobry.